Polsce rośnie kilka tysięcy grzybów. Wiele z nich jest uznawana za grzyby jadalne, część za grzyby lecznicze, natomiast cała reszta to grzyby niejadalne, trujące lub nawet śmiertelnie trujące. Niewiele osób jednak zdaje sobie w ogóle sprawę, że nawet w Polsce rośnie grzyb, który jest grzybem trującym, a nawet śmiertelnie trującym i był zjadany całkowicie nieświadomie przez dziesiątki tysięcy osób na całym świecie i to właściwie od początku wynalezienia rolnictwa, a nawet i wcześniej. W 994 roku w Akwitanii, jest to aktualnie region Francji, kroniki odnotowały, że poniosło śmierć aż 40 tysięcy osób z powodu tak zwanego świętego ognia. Co jednak jeszcze ciekawsze, z całą pewnością jako ludzie przynajmniej raz w życiu mieliśmy okazję zjeść bochenek chleba, który zawierał tego grzyba. Dzisiaj gościem naszego programu będzie buławinka czerwona, częściej nazywana po prostu sporyszem. Ale czym tak właściwie jest sporysz i co ma wspólnego z buławinką czerwoną? To jest, moi drodzy, buławinka czerwona, ale sporyż jest formą przetrwalnikową tego grzyba. Jest to takie, bym powiedział, zdeformowane, ciemnobrązowe, podługowate ziarno żyta, bo właśnie najczęściej ten grzyb bytuje na ziarnach żyta. Oczywiście można go spotkać także na innych zbożach, ale na żytach jest największy, bo nawet może mieć długość 6 cm, na innych zbożach będzie występował rzadziej oraz może być mniejszy. Żyto pada najczęstszym łupem buławinki czerwonym, a to dlatego, że jest to roślina obcopylna. Zarodniki buławinki czerwonej są niesione przez wiatr i osiadają na słupkach kwiatowych żyta, imitując zapylenie. Formą pierwotną buławinki czerwonej jest taka pleśń, która oplata nasiono. Następnie już w fazie dojrzewania tego ziarna pojawiają się właśnie ten sporyż, czyli te właśnie te forma takiego podługowatego i zniekształconego ziarna, ale mało osób zdaje sobie sprawę, że to nie jest koniec tego grzyba, bo takie ziarno, które opadnie na przykład na ziemię, z niego wyrośnie taki grzyb, którego znamy w klasycznej wersji. Takie małe grzybki wyrosną, które wydają na świat zarodniki, a te zarodniki są niesione dalej. Buławince czerwonej sprzyja ciepła i wilgotna pogoda w momencie kwitnięcia żyta, gdzie właśnie żyto oczekuje na zapylenie. Jako że jest wtedy wilgotno, to ten proces jest o wiele dłuższy, z czego buławinka czerwona ochoczo korzysta. Taka mała informacja dla fanów dzikiej kuchni. Jeżeli zbieracie dzikie zboża, to sprawdzajcie, czy nie ma w niej buławinki czerwonej, czyli właśnie sporyszu. Ze sporyszem było jednak spore zamieszanie. Jest to grzyb, który towarzyszy nam od bardzo długiego czasu, bowiem w Birmie nawet znaleziono kłosek trawy zatopiony w bursztynie, który liczy sobie 100 milionów lat. Ponoć 4000 lat przed naszą erą Grecy wykorzystywali sporyż do celów psychoaktywnych, zaś w Mezopotamii znaleziono zaklęcie szacowane na 1900 lub 1700 rok przed naszą erą, w którym właśnie wymieniano porażone, nienaturalnie porażone ziarno o nazwie meru. I właśnie był to sporyż. Wzmianki o zatruciu ze zbóż wymieniane są także w Starym Testamencie, a w średniowieczu regularnie już chorobę właśnie tą odzbożową nazywano świętym ogniem, wewnętrznym ogniem, ogniem świętego Antoniego czy po prostu ergotyzmem. Przez całe stulecia grzyb ten powodował śmiertelne zatrucia, czy to we Francji, czy to w Niemczech, ale także w innych regionach Europy.
Przez wiele stuleci grzyb ten powodował zatrucia, a nawet śmiertelne zatrucia wśród wielu osób. Tak jak już powiedziałem, we Francji w pewnym regionie umarło aż 40 tysięcy osób, ale te epidemie tak zwane pojawiały się także na przykład w Niemczech. Dopiero w 1670 roku pewien doktor, tutaj się wyświetla jak się nazywał, zaczął po prostu tym zatrutym zbożem, nie zatrutym, tylko właśnie tym sporyszem, karmić kaczki, gęsi oraz świnie, w efekcie czego udowodnił, że to właśnie sporysz jest odpowiedzialny za te zatrucia, bo wcześniej oczywiście padały wątpliwości, padały pomysły, że być może jest to wina sporyszu, ale to nie było nic udokumentowanego. Na dobrą sprawę ludzie umierali od świętego ognia, ale nie wiedzieli, co jest powodem tego świętego ognia. Zresztą dopiero w XVIII wieku sporyż został przez pewnego barona sklasyfikowany i oznaczony jako grzyb, bo wcześniej nawet nie pomyślano, że to właśnie jest grzyb. No ale co takiego zawiera sporyż, że jest uznawany za trujący? Oczywiście zawiera ponad 40 niebezpiecznych dla zdrowia alkaloidów. Ja tutaj sobie je przeczytam, bo wszystkie zaczynają się na ergo i są do siebie bardzo podobne, więc żeby się nie pomylić, czytam z kartki. Zawiera głównie ergotaminę, ergometrynę, ergokorninę, ergozynę, ergokryptynę i ostatnie prostsze, bo ergokrystynę, a także ich izomery. Oczywiście z alkaloidu ergotaminy można wyizolować substancję psychoaktywną, czyli LSD. Jak wiecie, po moich trzech ostatnich odcinkach o muchomorze czerwonym, ludzie dostali hajpa na punkcie mikrodawkowania nie tylko muchomora czerwonego, ale także psylocybiny. Ja was przestrzegam, nie mikrodawkujcie sporyszu ze względu na LSD. Bowiem, żeby wytworzyć LSD, musi się najpierw zadziać chemia. A spożywanie takiego czystego sporyszu z ziaren zbóż jest skrajnie niebezpieczne, ponieważ są to związki, które mogą nas po prostu poważnie nam zaszkodzić, a nawet spowodować śmierć. Oczywiście efekt psychoaktywny można uzyskać, ale jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Zatem ostrzegam, nie mikrodawkujcie sporyszu, niech wam nawet to nie przyjdzie do głowy, bo to nie jest muchomor czerwony. Sporyż jest o wiele bardziej niebezpieczny. Jeśli chcesz otrzymywać od nas więcej ciekawych treści, to pamiętaj, że możesz wesprzeć ten kanał, chociażby kupując nasz Atlas Roślin. A jeżeli twoją fascynacją jest natura, to na twoim miejscu poważnie rozważyłbym zasubskrybowanie tego kanału. Dzisiaj zatrucia sporyszem należą do rzadkości, a właściwie są praktycznie niespotykane, aczkolwiek niegdyś wymieniano dwa rodzaje objawów: postać zgorzelinowa oraz postać konwulsyjna. Postać zgorzelinowa prowadzi do zwężenia naczyń krwionośnych, a w efekcie autoamputacji kończyń z niedokrwienia, a także martwicy tkanek, porażenia układu oddechowego, a nawet śmierci. A temu wszystkiemu towarzyszy silnie piekący, palący ból, stąd właśnie wzięła się nazwa świętego ognia lub wewnętrznego ognia, bowiem osoba, która się właśnie sporyszem zatruła, miała wrażenie, że aż płonie. Osoby po amputacji kończyn właśnie ze względu na ergotyzm można znaleźć chociażby w obrazie Petra Bruegela pod tytułem Kalecy. Druga postać zatrucia jest to postać konwulsyjna. Alkaloidy sporyszu oddziaływują na receptory serotoniczne w naszym organizmie i powodują efekt psychoaktywny. Ale pojawia się także drżenie mięśni, konwulsje oraz bolesna sztywność kończyn. Czasami objawy zgorzelinowe z objawami konwulsyjnymi łączą się i występują razem. Ale jak już wiemy, to dawka czyni truciznę, zatem jakie są dopuszczalne normy w obecności sporyszu? Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności podaje, że 0,6 mikrograma
na każdy kilogram masy ciała. Zatem już zjedzenie nawet takiego małego ziarenka, porażonego ziarna z sporyszu może nam w jakimś stopniu zaszkodzić. Oczywiście aktualnie sporyż nie jest wykorzystywany w tak zwanym leczeniu z natury, a jest wykorzystywany, jego alkaloidy wykorzystywane są przez medycynę akademicką. Oczywiście pierwsze doniesienia o wykorzystaniu sporyżu można znaleźć w 1000 roku przed naszą erą, a dokładnie w Chinach, gdzie wykorzystywano go w położnictwie i ginekologii. A nawet w XIX wieku w Europie sporyż wykorzystywany był do przyspieszenia porodu. Oczywiście potem udowodniono, że potem wykazano właściwie, że to powoduje zwiększoną śmiertelność u noworodków, zatem przestano tą substancję niejako wykorzystywać, ale aktualnie substancje alkaloidy z właśnie sporyżu wykorzystuje się w medycynie akademickiej, głównie w położnictwie oraz ginekologii. Zawarte w sporyżu alkaloidy aminowe i peptydowe powodują silne skurcze macicy, a także innych mięśni gładkich. Wrażliwość na te alkaloidy zwiększa się podczas ciąży, co jest związane z aktualnym stanem hormonalnym. Związki te mogą nawet wywołać poronienie, zatem szczególnie powinny na te substancje uważać kobiety w ciąży. Ale jeden z alkaloidów sporyżu, a dokładniej ergometryna, jest wykorzystywana do tamowania krwotoków po poronieniach oraz porodach. Czyli nie wykorzystujemy tych substancji ze sporyża przed porodem, ale właśnie dopiero po porodzie lub nawet poronieniu. Niektóre pochodne tych alkaloidów wykorzystywane są także w lekach na chorobę Parkinsona. Oczywiście, jak wiadomo, z alkaloidów sporyżu można wyprodukować także LSD, a jak wiadomo, LSD także jest substancją leczniczą, która może leczyć chociażby klastrowe bóle głowy. Zatem, moi drodzy, znów okazuje się, że medycyna akademicka nie jest taka zła, jak ją malują, i aktualnie wykorzystuje dary natury. Podobnie jak zielarze wykorzystujący jakieś tam rośliny do celów leczniczych, którzy także oczywiście z natury korzystają, ale pamiętajmy, że medycyna akademicka, nauka także substancje naturalne sobie ceni i je często, gęsto wykorzystuje, bo mają silne działanie. Gorąco pozdrawiam.